Cześć, witajcie maniacy. To nie jest ważne, że nie przeszedłem jeszcze Wiedźmina. To nie jest też ważne, że nie przeszedłem jeszcze Serca z Kamienia. Ważne jest to, że wyszedł dzisiaj dodatek do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jest to drugi dodatek, Krew i Wino. Co z tego, że go przejdę za 100 lat? Ważne, że wyszedł. Zapraszam na rozpakowanie edycji limitowanej. Hej! Cześć, witajcie ponownie. Tak więc przedstawiam wam Wiedźmin Dziki Gon. To jest trzecia część Wiedźmina, a drugi dodatek. Dodatek do gry Krew i Wino. Jest to drugi dodatek. Wcześniej było Serca z Kamienia i edycja kolekcjonerska, edycja limitowana poprzednia wyglądała identycznie. Składała się z dwóch talii kart oraz z kodem do pobrania gry. Tak więc ta też identycznie wygląda. Pudełko tak samo wymiarowe jest jak poprzednia część. Podobno dodatek mamy na 40 godzin, więc naprawdę oddzielne gry mogliby robić. Jak i Serca z Kamienia, tak i najnowsze chipsy i cola. Z tyłu mamy typową wizualizację. Screenshoty, więc otwórzmy sobie ją. Gra zadebiutowała 31 maja 2016 roku. Jest to edycja limitowana. Na stronie cdp.pl można było zamówić edycję z dodatkowym pudełkiem zrobione przez Zapokój To, jak pamiętam. Było to bardziej ekskluzywne pudełko, ale 129 zł czy tam ileś nie chciałem płacić, kupiłem taniej o wiele tą edycję gdzie indziej, więc za same pudełko i za wzięcie udziału w konkursie, gdzie można było wygrać prawdziwy stół do gwinta, nie przekonało mnie to, nie wierzę w konkursy. Więc za same pudełko nie będę dawał, w szczególności, żeby się troszkę wtedy odróżniało od tego, a tak sobie elegancko położę jeden przy drugim i bardzo ładnie się to eksponuje wtedy. Dobra, przejdźmy do naszej edycji. Folia już jest zdjęta, wkładka tekturowa, położymy sobie już na bok. Teraz mamy pudełko czerwone, wcześniej mieliśmy niebieskie. Proszę bardzo, poradnik do gwinta, tak jak w poprzedniej części to było. Bardzo proszę. Typowa instrukcja do gry oraz dwie talie kart. A no właśnie, się schowało, przepraszam. Tu mamy kodzik oczywiście do pobrania dodatku Wiedźmin 3 Dziki Gon Krew i Wino, kod do PlayStation 4. I teraz mamy tutaj dwie talie kart, łącznie kart jest 154, jak się nie mylę. Niebieskie to są, jak się nie mylę, Królestwa Północy i złota to jest Nilfgrad. Dobra, otwórzmy sobie teraz którąś z talii. Pokażę karta po karcie, jak wygląda. Oprócz tego mamy w środku żetoniki do gry.
tak by się, kochani, przedstawiała edycja limitowana dodatku Wiedźmin 3 Dziki Gon, Krew i Fino. Nic, tylko czekać na wersję Games of the Year Edition, pewnie, która zadebiutuje na jesień. Pewnie tak będzie na 100%, wszystkie dodatki wyjdą na jednej płycie, tak było w przypadku Wiedźmina 1 i Wiedźmina 2, i na 100% będzie też tak w edycji trzeciej. Nic, dzięki za uwagę, do zobaczenia na wstępnych materiałach i dajcie łapkę w górę, jak film Wam się podobał. Hej!